Więc tak. Zostawię tutaj czerwonych. Żeby nie było. Chodźmy tu. No. Na balistę. I gdzie wy łucznicy jesteście? Tu. Uhu. Pięknie, czy jeszcze jacyś? Wstępnie kolejnych nie widzę, dobra. Proszę dosiąść, wilków. Super. Wilki bardzo grzecznie oczekiwały na swoją kolej. Aż z powrotem będę chciała ich pomocy. Naprawdę, uwielbiam ten motyw z wierzchowcami dla minionów. Świetna, świetna sprawa. Tak jest. Pięknie, pięknie. Starajcie się bardziej. I w takim razie... jak tylko oni to zepchną... Właśnie. O matko. Muszę się pozbyć tych. Padają niestety biedni. Kolejni łucznicy. Jak ja ich nie znoszę. Wszyscy łucznicy? Chyba wszyscy. Ale tych trzeba się pozbyć. Kolejni łucznicy tutaj. Dobra. Nie jestem w stanie chyba tak nisko wycelować. Antyogniowi. Czy mi naprawdę zostało tylko czterech? No cóż, czy w sensie sześciu. Chyba, że mam zaznaczonych tylko... Okej, dobra, dwóch tylko zginęło, już się bałam. Ups. Wiecie co? Jeszcze tych tutaj, co tak czekają grzecznie w swojej kolejce na lanie. Po prostu muszę zebrać troszeczkę jeszcze. O właśnie. Tak jest. Przepięknie. Jestem zachwycona postępami. Jestem też ciekawa, jak nasze warunki finansowe. Tak, bardzo dobry wilczek. Bo im więcej będziemy mieli kasy, tym szybciej będziemy mogli usprawnić zbieranie energii. A to się bardzo przyda, sądząc po tym, jak bardzo skromne mamy fundusze
Dobra. Zwykłych cywili atakować chwilowo nie mogę, zresztą nawet nie potrzebuję jakoś specjalnie. Dobra, to jest tamta droga naokoło do balisty. Bez czego czas wkroczyć za mury miejskie. Będę atakować wszystkich tych, którzy potencjalnie mają chrapkę na moje mięsko, że tak powiem. Oj, tutaj jest ten podest, z którego wyrzucono mnie poza bramę miasta. No tak, to trzeba będzie otworzyć w przyszłości. Dobra, nie potrzebuję się uzdrowić, w takim wypadku idziemy dalej. Teraz tak, czerwoni uporają się z problemem tych fajerwerków nieszczęsnych. O, zablokowali drogę na drugim moście. Czerwoni, zajmijcie się nimi. I pięknie. Nikt nie będzie we mnie rzucał tych śmieci. Ale że też wilki tak spokojnie do tego wszystkiego podchodzą. Fajerwerki. Co tam? Nikt się nie będzie tym przejmował. Chociaż może to po prostu pozytywny wpływ spokojnych minionów. Wo. Tak? Nic tutaj nie będziecie. Wilkami zabili! Chamy i prostaki, tego im nie wybaczę! Nie wybaczę takiego zagrania paskudnego. To tak nie będzie wyglądało. Na coś takiego się nie zgadzam. Słyszycie? Nie zgadzam się. Żadnych fajerwerków mi w twarz. Co to w ogóle ma być? To za szkaractwo. O, pięknie, pięknie. Ale potrzebuję w takim wypadku dobrać sobie więcej minionów. Brakuje mi brązowych. Co najmniej jeden wilk padł. Co najmniej jeden. Tego nigdy nie wybaczę. Zobaczmy, co my mamy tutaj. Dobra, mogłam się uleczyć, chociaż tyle. Spokojnie, jakoś znajdziemy drogę wokół. Emperor Solarius is very concerned, brother, that you allowed Nordberg to be most violently raided by a magical barbarian. The situation is under control, Marius. My men are rooting out the source. Well, they better had to. You were sent here to prove yourself as a governor and show you've got a backbone beneath that blubber. He hasn't. It's blubber all the way through. Kelda? Step out of it, master. Show Nordberg that there's a new breed of evil in town. Oi, tak. Tear down that blustering bloater statue. Show these peasants how an overlord does things. Oczywiście. Depende. Pozbywamy się tego paskudstwa. Do you think that's imposing? I impose like that. Hehe!
Tak, i to zniszczyło barykadę, która była tam ustawiona, wobec czego zaraz się tam udamy, tylko jeszcze rozejrzymy się, czy mamy tutaj coś jeszcze do zebrania. No, bo musimy dozbroić troszeczkę tych, którzy zastąpili nam padłych minionów. I teraz tak, jedna ważna uwaga. W jedynce i Raising Hell grałam jako zły Overlord. Taki totalnie zły, który nie ma w sobie żadnej litości dla nikogo. A tutaj uważam, że zdecydowanie jednak bardziej opłaca się być kontrolującym Overlordem, suwerenem. Takiego więc też będę grać. A w każdym razie postaram się, przez co nie będę mordować mieszkańców na każdym kroku i niszczyć ich domów. A skupię się raczej na mordowaniu żołnierzy i zwierzątek. Za to miasta nie będę rujnować, a przejmować. I pięknie. Tutaj widzę, że też się zrobiło trochę złota. Pięknie, cudownie. Teraz dotrzyjmy do tego nieszczęsnego Boriusa. Zapłaci mi za skrzywdzenie moich wilków. The Emperor isn't going to be happy about this. Crush him! Crush him! It's almost time for my lunchtime bath! Honestly, Boreas, I thought you could handle governorship of one tiny town. This is my town, and I am not at home to demons. Pięknie. Ale to żadne demony, to są po prostu moje miniony. Które swoją drogą powtarzają tę samą rozwałkę, którą wykonały 13 lat temu. Mam nadzieję, że chryb jest wśród nich i że żyje. Tak jest. Tak to powinno wyglądać. Hej! Wiesz co? Spotka cię zasłużona kara za to. Proszę. Twój umysł został przejęty. Spadaj, zamknij się. Wilki, proszę mi zebrać tę energię. No dobrze. Rozejrzyj się jeszcze tutaj pobieżnie. Tego właśnie oczekuję. I codziennych datków. Dwa miniony straciły życie. Mam nadzieję, że nie na wilkach. W sensie, że nie wilki straciły żywot. O-o. Tam jest balista. Dobra. Dobrze wiedzieć, że tam jest balista, tylko teraz w jaki sposób się dostać do tej balisty? Chodźcie mi tutaj wszyscy. Wracać mi tu wszystkie, ale już! Nie obijać się. Czy ja tędy jakoś przejdę do niego? Nie przejdę, bo brama jest zamknięta. Rozumiem. Ojeju, coś się zaczęło glitchować. O właśnie. Skarby są moje. Pięknie. Dobra, w takim wypadku spróbujemy przejść tak jakoś. O! Mamy cudne podejście, prosto pod balistę. Operator balisty! To jest
twoja ostatnia chwila życia. Co wy robicie? O właśnie, o to chodziło. Wreszcie się pozbyłam tego dziada. I teraz tak, skąd to strzelanie? Stąd. Uhu, cudo. A to strącę? Nie. Jeszcze tam są jacyś? Chyba nie. To nie pozostaje nic innego, tylko się tam dostać. Cicho, cicho. You blubbery fool. No wonder Mama left. Don't you bring Mama into this. That's it. I'm not speaking to you. Fine. Fine. Woohoo! To musiało boleć. Get back! Get me out of here. Before he makes me start scrubbing again. To my w takim wypadku zjeżdżamy teraz na dół. Powiedziałam, zjeżdżamy na dół. How dare you! You have insulted the Emperor and my family. This will not go unpunished. Mark my words. Tak, tak, uciekaj. Considering the Empire condemns magic, that looked awfully magical to me. Get me out of here, slave! Get me out at once! No way! Even your crevices have crevices! Yuck! What are you going to do with this ball of lard, sire? Ej! Wcale go nie zabiłam! Przecież przejęłam jego! Nieprawda! Patrzcie, on dalej żyje. Tak jest. I skałkogród jest mój. Tak jest. You know, I want to see bits of the world that aren't covered in snow. How about you and I get reacquainted? Perfect. Think we can steal his shoes? I was once crushed by a big statue, you know. Back in the day, not completely, obviously. At last, you have a dark tower truly worthy of you, Master. So this is your place, huh? Well, it certainly beats Nordberg. It's warm, for a start. I'm not sure about this thing, though. What is it? Some kind of walnut with ears? Perhaps you and your new mistress should visit the private quarters. Great. I'm gonna see where my fur rugs and hunting souvenirs will go. I shall meet you up there, witch boy. Take my advice on the fairer sex. It's best to keep them happy. I suggest using some of that gold of yours to buy her a few delightful knick-knacks for the private quarters. Ladies like knick-knacks. Besides, sire, no one needs to come home from a hard day smiting things to an angry mistress. No cóż, świetna rada, dzięki. Tak, a w razie czego można tutaj posłuchać występów. Start his evil scheming. Nightmare of Nordberg. Our master has claimed Nordberg.
Tylko... Czy my teraz skłaniamy się troszeczkę ku charakterowi kontrolującego Overlorda? Wydaje mi się, że tak. No cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. Co my tu mamy? Widzę tak, te kryształki w skarbcu, te kryształy... I trochę tych minionów jednak się porobiło. Ale wciąż nie stać mnie na hełm. Pięknie. Pięknie. Ale zobaczmy w takim wypadku, co możemy zrobić z tymi kwaterami. Hello, witch boy. Come and see what I've done with the place. I've put some of your little friends to work. Bardzo dobrze. They're strong and seem to be able to think and move at the same time, which puts them well above the average Norbergian. The place is becoming a little more fitting now. People should think dark, evil overlord rather than cave troll. Still needs work though. I've sketched out a few upgrades, but you'll need to dig into your pockets a little. A bed would be a good start. Make me feel a little more relaxed. You don't snore, do you? Ale patrzcie, ten chodzi z wachlarzem. Idealna robota dla niego, a to mój piękny skarbiec, jak widać. Też trzeba będzie nad nim popracować. W każdym razie dobrze, że całość idzie teraz w stronę remontu. Bardzo dobrze. Bo zdecydowanie trzeba to miejsce wyremontować. Wiele rzeczy trzeba będzie tutaj pozmieniać. Zanim faktycznie będzie się nadawało do zamieszkania. Dobra, na razie się stąd zabiorę. Sięgać po złoto w celu zrobienia jakichkolwiek zmian będę dopiero wtedy, kiedy będę mogła sobie na to pozwolić. Dobra. Ale skoro mój zespół muzyczny na razie milczy, to ja wrócę tu. Trzeba zająć się kolejnymi sprawami. O! Begging your pardon, Dark Lord, but I thought you should know something. There are some troublemakers in Nordberg. They're planning to steal the town's food supplies and sail out of Nordhaven in one of our, I mean your, ships. Also, you wouldn't be able to lend me Mistress Kelda, would you? The nights in Norberg are very cold and lonely, you know. Wiesz co? W kwestii... tych... W kwestii zatrzymania tych, którzy spiskują przeciwko mnie? Jasne, ale w kwestii Keldy zapomnij. Wonderful lord. And about Mistress Kelda? Spadaj. Cheeky devil! Hurry, sire! That ship is our ticket out of Nordberg to find the other minion tribes! Oj, tak. Potrzebujemy koniecznie dokopać się do kolejnych plemion. O matko, mam stóp przejąć umysły. O bogowie. To będzie upierdliwe jak jasna cholera. Skąd ja znajdę tutaj 100 mieszkańców? No dobrze. Bierzmy się do roboty. Właśnie, na kolana. Thank you, master, thank you.
pomyśleć, że to niegdyś były te dzieciaki, które mi tak dokuczały, nie? W każdym razie część z nich. To mi troszkę zajmie niestety. Fajnie, miniony. Tutaj są jeszcze jacyś mieszkańcy. Podejrzewam, że będę tutaj zaglądać raz na jakiś czas i po prostu przejmować umysły po kilku i wracać do ważniejszych zadań. Tak jest. Czemu tutaj pozamykane są przejścia? Nie wiem, ale jak widać już się tym zajęłam w sporej części. Podejrzewam, że znam te okolice. To jest chyba miejsce, w którym zaczynaliśmy grę. Oczywiście, że tak. No. Tak mi się wydaje w każdym razie. No w każdym razie, jak widać, mamy zaznaczone miejsce, w które mamy się udać. Więc jeszcze tylko przyjrzę okolicy, czy czasem nie znajdę jeszcze jakichś ludków, którzy się tutaj wałęsają, których umysły mogę przejąć. Tak, żeby mieć ich troszkę. Gdzieś chyba słyszę w ogóle skrzaty. Ewentualnie to tylko hula wiatr. Też tak może być. Bo czasami świst wiatru, gwizd wiatru jest upiornie podobny do dźwięków tych małych piskaczy. Złoto. Oni wydobywają dla mnie złoto. Genialnie! O to właśnie chodzi. Pięknie. Ty jesteś jedną z jeszcze nieprzejętych, prawda? Właśnie. To daje już piękną dziesiąteczkę. Wreszcie jakaś okrągła liczba. To będą moi niewolnicy, po prostu. Ty masz jeszcze umysł nietknięty przez moją magię. Proszę.